Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Własny parkiet nie był ostatnio atutem ekipy WKK. Wrocławski zespół przegrał w samych końcówkach, najpierw ze Stalą Ostrów w rozgrywkach Intermarché Basket Cup, a następnie w lidze ze Startem Lublin. W sobotę drużynę Beniaminka czeka kolejne trudne wyzwanie. Do Wrocławia przyjedzie ekipa MKS-u Dąbrowa Górnicza. Zespół ze Śląska po 11 kolejkach plasuje się na czwartej pozycji w tabeli, tuż nad drużyną WKK. Dla nas każdy mecz jest walką o przetrwanie i walką o to, żeby piąć się w tej tabeli ligowej. A Dąbrowa Górnicza, kolejny trudny przeciwnik, ale w tej lidze nie ma łatwych przeciwników. No, niestety to jest plus tej ligi, że każda drużyna może wygrać i każda drużyna może przegrać z każdą. MKS, jak większość drużyn z Górnego Śląska, gra twardą koszykówkę opartą na świetnym przygotowaniu fizycznym. Najbardziej znanymi zawodnikami w ekipie z Dąbrowy Górniczej są Grzegorz Małecki i Michał Wołoszyn, którzy mieli okazję występować w Ekstraklasie. To bardzo solidny zespół, tak podopiecznych trenera Wojciecha Wieczorka charakteryzuje kolejny z koszykarzy WKK. Tam trener już jest kilka sezonów w tym zespole, na pewno tam już ten zespół ma charakter. Co sezon praktycznie gra w pierwszej ósemce, bije się o wysokie cele, dlatego, a jak tu pan stwierdził, charakterystyką zespołów śląskich jest na pewno twarda fizyczna walka, na którą my będziemy musieli być przygotowani i przeciwstawić się takiemu stylowi gry przeciwnika. My też jednak znamy smak i nie boimy się twardej koszykarskiej walki, dodaje Rafał Niesobski. Staramy się, żeby to też było jakąś tam cechą naszą boiskową. Ten charakter właśnie, mamy młody zespół, dlatego musimy grać. Jesteśmy Beniaminkiem, jeszcze nie na tyle doświadczonym. Musimy w innych aspektach nadrabiać nasze niedociągnięcia jakby koszykarskie, dlatego charakterem i ambicją staramy się to nadrabiać. Ostatni w tym roku mecz przed własną publicznością koszykarze WKK Wrocław rozegrają w sobotę, 14 grudnia. Początek spotkania z MKS-em Dąbrowa Górnicza o godzinie 17 w hali AWF przy ulicy Paderewskiego. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl